Cześć! Dzisiaj zabiorę się za wypełnienie treścią fragmentów związanych z 28-dniowym wyzwaniem. Zobaczmy, co nam wyjdzie. Pierwsze, co mam do wypełnienia, to po prostu wstęp. Fragment wstęp wygląda następująco. Cześć! Jestem Karol Bocian. Jestem programistą i liderem zespołu, a w wolnych chwilach mężem i ojcem. Prowadzę różne projekty oraz realizuję przeróżne procesy, czyli tak jak my wszyscy. Nie mam na to zbyt wiele czasu, bo moja doba ma wyjątkowo tylko 24 godziny. Bardzo lubię porządek, głównie w procesach, a przede wszystkim nie lubię się cofać. Uwielbiam podejście Kaizen, czyli regularne i stopniowe poprawianie, ubierając to w inne słowa, codzienne bycie trochę lepszym. Uwielbiam samorozwój, czytam dużo książek, oglądam rozwijające filmy, uczęszczam na szkolenia oraz spisuję rzeczy, które chcę w swoim życiu zmienić lub wprowadzić. Wiele z tych rzeczy możesz znaleźć na moim blogu karolbocian.pl. W regularnym zmienianiu mojego życia pomaga mi prosty arkusz. Arkusz, na który wystarczy poświęcić codziennie tylko 20 sekund, a pozwala on w zorganizowany sposób wprowadzić bardzo wartościowe zmiany. Chcesz zobaczyć, jak on wygląda? Ten arkusz może zmienić również Twoje życie. Wystarczy, że wpiszesz swój cel, podejmiesz odpowiedzialnie decyzję, że chcesz zmienić swoje życie oraz będziesz z niego codziennie korzystał. Zapraszam do kolejnej części. Wstęp gotowy. Teraz tylko wrzucę go jeszcze do LanguageToola, żeby sprawdzić i poprawić różne błędy. Później wrzucę go jeszcze do Resoomera, aby wyciągnąć z niego najważniejsze fragmenty i wykorzystać może w jakimś opisie do filmiku, który tutaj wrzucę. Jeszcze powiem Ci o jednym. Tekst piszę oczywiście w Techu, no bo cóż, gdzie indziej może pisać programista. Pewnie jeszcze w Markupie, ale jednak Tech wydaje mi się dużo lepszy do takich rzeczy. Hej!